Oficjalnie was witamy na live z This War of Mine. Wyszedł dzisiaj nowy dodatek, który się nazywa? Który się nazywa, żeby was nie skłamać, taki mały test dla was, nazywa się Father Promises. Czy Promise, czy nieważne. Ogólnie tatusiek, który coś obiecywał. Pojawiła nam się do wyboru nowa wersja, wersja Stories. Wciśnij, żeby rozpocząć w trybie historii z War of Mine. No zobaczymy co i jak. To klikamy zwykłe. Nie, to klikamy Stories. Słodkie to. Przeurocze. Nowa historia. Obietnica ojca. Uuu, będą jakieś nowe. No, gry, które trochę już ma mimo wszystko. To no, fajne, że jest rozwijana i coś tam jeszcze dorzucają. Może nie mają pomysłu na kolejną. To dorzucają do tej. Zawsze po 7 zł dodatek, to zawsze to się może sprzedać. Dokładnie. Podobno ten dodatek ma trwać około 2,5 godziny. Nie mam pojęcia, jak to jest, czy to wiecie, to może coś innego robić, żeby to jakoś rozwinąć, czy co. Nie ma się skupiać na elementach survivalowych, tak samo jak sama gra, tylko na elementach fabuły. No mówię, nie grałyśmy, więc... Tak. Pierwsze odpalenie. Dobra, on nam coś tutaj kmini. Podobno są 4 nowe lokacje, więc zobaczymy co i jak. Taki stan. Rodzina Adama nie zdołała w parę uciec z miasta, ale jakoś dało jej się przetrwać pomimo oblężenia. Aż pewnego dnia żona Adama zachorowała. Bez leków z prawdziwego zdarzenia Barbara zmarła. Po śmierci matki Amelia, jak można nazwać dziecko Amelia, zamknęła się w sobie i przestała mówić. Wkrótce zachorowała. Pewnej nocy ich kamienicą wstrząsnęła eksplozja, ale na szczęście nic im się nie stało. Adam przeniósł Amelię do drugiego skrzydła budynku, rozpleczliwie próbując ocalić córkę. Hej, hej, Dawid. Powiedz mi, nie masz nic. Podrzucę wam biogram, gdyby ktoś chciał sobie kawosz. Może jeszcze frytki do tego. Można zmienić imię dziecka. Pozdrawiam wszystkie Amalie, które mnie oglądają. Ty ziomek, ale jeszcze ty... z nią gada. Dobra, wstał. Okej, szczera. Ale skąd miała kredki, to nie wytłumaczyli. Ja bym ci powiedziała, skąd miała kredki. A, usiadł na krześle, super. No i jest dobra, jest rusz tyłek. Na szpilnicach by coś jeszcze i górę. Nie widzę. Adam, ja zamknijmy go, to się z tego nie zmieni. Z braćmi jesteś zbyt dumny, żeby zamieszkać ze mną, kiedy zniszczymy twój dom, ale nie wiem, że rozum do głowy. Kiedyś czasem mówi się o ruchu otwartych korytarzach monitorowych, w którym siedzieliśmy, będą mieli priorytet. Amelia to nasza szansa, nawet dostaje się... O, ty dziadu, nie tak się to powinno robić. Okej. Na razie sobie tutaj nic nie zrobimy, idziemy w górę. A tutaj jeszcze będziemy mieć do... Kawał rzeczy. No trochę rzeczy tutaj jest do ogarnięcia. Znaczy, nie mam większy, czy od razu, bo właśnie podobno gra się aż tak bardzo nie skupia na... Survival, natomiast z tego co widzę, no samo zbieranie też, których nic nie mamy, powinno być część rzeczy tuż tutaj w punku, jak będą, będziemy pewnie cały dzień siedzieć i kminić. Co ten wykrzywnik z boku tu robi? Zobaczymy. Jest idealny zbyt dzięki. O! Okej. Okay. Ja bym wolała iść dołem. To są drzwi zablokowane z tamtej strony. Dobra, no ale musimy tutaj i tak przejrzeć część rzeczy na dole. Aha, piwnicą też nie przejdziemy, no dobra. Zobaczymy, co mamy tutaj. Dobra.
Oj tam biologiczny do środa. Może też ciekawe. Coś jej możesz podać albo z nią pogadać, nie wiem, co ty możesz jej zrobić. Nie wiem, co to znaczy zaznaczek, więc wiesz. Nie wiem, mogę też iść spinielinę do samobójstwa. Albo mikrofon do śpiewania. Cholera wie. O, to są z tego. A po cholerę, weź tam przybyć masową tam do sensu otwierania. Nie do nich, tylko na górze. A to jest szafka, dobra. No, to sens stworzyć. A proszę pogadać po prostu. Nie, to nigdzie na górę sprzątać. Chcę się ogarnąć. Muszę szybko znaleźć jakieś leki. Ten ludny siedział, sobie zagadał. Rusaj tyłek. Minęło nam już pół dnia, na razie mamy... Nawet górę nie przysiądą. No, na początku to jest zawsze. Ale podoba mi się ta gra ogólnie. Lubię ją. This War of Man ogólnie jest fajna. Nawet ale parę razy udało mi się przeżyć. Też się udało, ale nudzi po tym jednym przejściu. W sensie, jak się raz tu przejdzie, to nie ma się ochoty zacząć w początku przynajmniej przez chwilę. Ja tak mam z większością gier takich. A to nie, to ja aż tak nie miałam. Nie, to na przykład ja mam tak samo z tym starszym. Coś ci przypomina... Nie. Przypomina mi policjanta z rodziny zastępczej. Buberka? W ten sposób, tak. A na pewno nie Greya. Ktoś ma jakiś dziwny Buberka fetysz. Buberka też mi nie przypomina, dobrze. No bardziej Buberek niż Grey, no proszę cię. Takie szczęście, że zbyt integracji z Greya nie widziałam. A mogę jej dać mięso albo marchewkę? Nie, tam. Żeby na razie szukaj. Gotować. Na czym? No zaraz sobie wymajstruję sobie kuchenkę. No widzisz. Nie ogarniałaś majstrowania kuchenki nigdy. Może by się tak ruszyła, pranie by zrobiła czy coś. A nie tylko leży i leży. Po tatusiu to ma na pewno. 36 i 7 i już umierające. Wszystkie chłopy tak samo. No i pewnie mała się nauczyła od niego, no. Nienawidzę, jak oni tak gadają. Kurwa, nie masz upady, to nie masz, to nie gadaj. No, dążysz temat. Nie, czasami wyzuki w SSM-ach są bardzo ubożnie chorzy, to już tylko leżą. Tak, leżą. Jeżeli są bardzo smutni, tak samo już tylko leżą. Ona jest bardzo ciężko chora, z tego co widzę. Nie da rady wstać. Nie. Zresztą możesz tylko ty jej podawać rzeczy, więc wiesz. No w ogóle nie wiem, jak nasza żona mogę tak po prostu umrzeć. Wojna jest, trzeba tutaj. Ja nie wiem. Oni się bohorem nie zajmują. Na rynku trzeba sprzedawać rzeczy. Tylko sobie umarła. Nie, sobie umarła i myśli, że może. Nie wiem, co oni sobie myślą. A z drugiej strony byłoby fajnie, gdyby nie było takich zakończeń, że wojna się zakończyła, wiesz, możecie sobie wrócić do normalnego życia. Tak właśnie byłoby zakończenie, na przykład, nie wiem, że możesz uciec przed zakończeniem wojny, już sodzi. No. No, za dużo pierniczenia się z tym. Tak, ona miała ze smutku. Nie, wydaje mi się, że z choroby mimo wszystko. No come on. Ty zdążysz przed nocą. Tylko nie wiem, czy iść robić kuchenkę. Nie. Ja pewnie też będę karmić w każdy dzień parzysta. Niech się nie przyzwyczaja do codziennego jedzenia. Dobra, tatuś, nie pitol. Znaczy kuchenkę możesz zacząć robić, tak? Ale... Tylko no nie wiem, czy zdążysz. Ale to możesz im dorobić później. Możesz dać dziecku zabawkę? Jest. Mogę dać im się. Idź, idź, idź. Ale ruszaj tu. Pośladki, pani Ania. Już przejrzałem na cały pierwszy część budynku. Uminęłaś. Co? A. Też myślałam o tym właśnie, czy będzie tu handlarz. No myślę, że będzie po tym, co powiedzieli w radiu, to się zapowiada, jakby było. Ładny piesek. Teraz będzie biadolił z nią 3 dni, już nic nie zdąży zrobić. Rozumiem, że w nocy nie mogę. Nie muszę zostać. Czekam, aż ktoś do nas przypełznie. Albo nikt nie przypełni, będziemy tak siedzieć przez 3 dni. No zła, spokojnie. No raczej... Czy się bierzemy za robotę? Ziomek, ale ja ci...
Ale pamiętaj, że to jest fabularna, więc on robi czasem rzeczy sam siebie. Klikać. No to wcale nie jest tak, że jestem niecierpliwa. Nie, nie, nie. Co też z tym kamieniem pójść nie przejadło. Ojciec roku. Zaśka, że dziś mam kuchenkę. No co mi? Weź zobacz, jak później spoczymy na ten, na most. Właśnie nie wiem, jak tu ogarnąć most. Może już było tam. Czy nasz chomik właśnie wyszedł? Bagosy znowu zacznie biegać. Oczywiście, że wyszedł je. No soundtrack jest dobry. Złocunka, jeśli chodzi o jedzenie. Dobra, i jak skończy tu edzie tego mechanizmu jeszcze raz? No mogłaby przyjść jakaś kobieta, to może byśmy sobie zrobili jakieś lepsze dziecko niż to. Rodził się dupkiem i umrze jako dupek. Co już to jest? Prowizoryczny most. Ojojojoj. Dobra, lecimy na dół, już mamy rzeczy, co nie? Tak. Nie mamy wyjścia, licząc, że ktoś do nas przytupta. Ciupaj, ciupaj. Konie, możesz mi dać tego? Piciu, piciu. No w ogóle bez tego, bez o, ktoś wody. Przyszedł. A ty nie wiem, czy to nie jest handlarz. To jest handlarz. O nie. No. Ale może zobaczyć. Biegnij. Widzę, jak się przejmie. Teraz będzie, masz, panie, wszystkie leki, jakie mam. Mam chorą córkę. Jesteś tym facetem z radia, co nie? Mam chorą córkę, daj świeżaka. Myślisz, że to tak automatycznie wypuścili? Ty, jak dam mi te leki, to nie mam pytań, jaki cipciok z niego? Od kiedy małemu dziecku zmienia się pieluszki? Się wytrzepuje. O czym gadasz? Nie wiem. Poszedł sobie. No, czekaj! Zamiast pierw mu pchnąć tam, to pchnąć mu to. Czekaj, to jej dam warzywka, bo zdrowa, a sama zjem mięso, nie? Weź na razie koło dalej, co będziesz jej dawać żreć. No bo jest drugi dzień, ja mam karmić co dwa dni. Tak? Ty co, karmimy ją co trzy? Nie, no, zobaczymy, jak do połowy dnia nie wyczyści tego, ten... Jak mi połowę dnia nie wyczyści tego, to ten, to da się jej żarcie. A nie wyniesiesz chomika? Nie już. Czekam sekundę. Niestety chomik ma parcia. Ciężkie. Dobra, dam jej później tam. Mimo tego pojęcia. Nie, ale ty miałeś... No Jezus, dobra, to... Ty chomik rybak. Przecież udało mi się znaleźć jedzenie. Jeszcze, to włącz tu ciepło? Tak, dajemy mu jedzenie, czy nie? Tak. Dała się jedzenie? Tak. To jemu nie dawaj, po co? No tak, żeby zjadł sobie coś. Dola była już bardzo głodna. No to on jeszcze nie jest. Więc możesz już kopać dalej. Żyj, marchewę! Nie ma świeżaczków. Marchewki, Moniki, Marii, czy jak jej tam. Nie wiem. Trzeba na Magdalenę. Ktoś ogarnia świeżaki, jaka tam była marchewka. Wyobraź sobie, żeby biedrze spamiętać te wszystkie świeżaki może.
Dobrze, że jak wszyscy wiemy, że musisz znaleźć jakieś leki. Na razie to przekop. I się nie krępuj. Trzeba będzie później mostce pierdyknąć. Jakie tam salwy wyski, Maria. O, stuk puk. Ten, to jest facet, ten. Bardzo mi łatwiej to, że on chce handlować. Tym, że to są te leki. Niewiele ci mogę dać. Aha, to jest wersja, że tam. Czy mogę coś ci przynieść, ale musisz oddać kasę. No. Świetnie umowa stoi, to znaczy, że coś może za dużo. Boże, ile to dziecko mnie kosztuje? Pewnie za dużo, tak sam realnie. Nie, idź w cholera. Lepiej, żebyś jutro ruszyła tyłek i poszła na łowy. Wykupałaś tą dziurę w końcu? Tą ostatnią jeszcze mi została. I tam się nie przebije raczej. Mam nadzieję, że jutro ktoś przyjdzie. Jeszcze rady ja dzisiaj nie sprawdzałam. Nowy wpis piło Adama. Amelka. Nie, ta Amelka boli bardzo. Ale mają dochody mniejsze niż 1000 ileś tam. Ale samotny rodzic, co tak to powinno być? No. Dobra, możesz przestać, bo chcę sprawdzić radio. Nic się nie. O, gra muzyka. Kopu, póki Mozes. Czyli nie mówię, bo komuś się może podobać, bo jest akurat imię Amelia. Nie do końca plus, źle mi się kojarzy. Że Amelia może są sobie nie jest brzydkie, natomiast Amelka dla mnie już mi... No. Czemu nie mogę iść szukać? Mogę iść. Mhm, tylko musiałeś coś dziecko samo. No nie. Okej, okay, to w drugiej wersji się da według mnie. No myślałam, że pójdę okradnę brata, a tu dupa. To spokojne. No gdzie się rusz... No w ogóle gdzie on był? Nic pogadać z Bachorem. Gdzie on był w ogóle? Miał przy dziecku czuwać. Czekaj, bo on jest bardzo zmęczony, przecież musi... Może mu zrobię jakieś łóżko. Mam chore dziecko. Mam cholą córkę. Halo świezaki. Ten dodatek tak bardzo się wstrzela w aktualnym memie. To nam nazywało się na tym... Na YouTubie. No przecież już dostała leki. Tak, ale to i zauważy, jak się raz poda, to już jest dobrze. Tak. I dalej jest ciężko chora i bardzo głodna. I będę musiała jej dać mięso i ten mój ziomek umrze, bo nikt nie przyjdzie. Super dodatek. Na 2,5 godziny starczy. Może załatwić może w pół, jak się umrze wcześniej.
O! Niech zgadnę, brat, który nie będzie chciał się do nas wprowadzić. Ale może być. Chyba, że to jakiś ze mną sąsiad. Czego? No gadaj z nim. Nie dostaniesz chorej córki na świeżo. Lepiej z nim pójść. Ale ty nie masz dziecka. Boże, masz umarł. Boże, co ukradnie jakieś. Weź, damy ją, damy. Nie chcę, nie, łatwo przerzucić przez ramię, możesz puścić przodem. No, ale jakbyśmy tu z Alejandro nie przeżyło. No. Więc. No. Ale ty masz w ogóle na imię facet? Brat Adama. Nie wiedziałaś. No nie wiedziałaś. Czekaj, ja Adama podałam na imię. No to Adam ma na imię jak brat Adama, tylko bez brata. Czyli Adam. Tak gejowska para z dzieckiem. Tak jest Grotron. Na pewno da radę. No dobra, najwyżej, ale... Najwyżej umrze po drodze. Nie, ja bym ryzykowała przeniesieniem jej na wolność niż... To zależy, jak daleko jest ten korytarz. No ale nie powiedzieli. Mówi, żeby się z nim musiał zatrzymywać te obrazy. Nie no, nie ryzykujemy jej życia siedząc tutaj. Co wy? Nie. Chcesz sam wydostać dupę jako przepustkę, biorąc moje dziecko? No, logiczne i bardzo takie profesjonalne. Bym ci pokazała pewien palec, ale nie wypada. A dobry jest! No on nie ma ochoty je zgwałcić, on po prostu chce ją przenieść. Nie zjebałeś, facet, miał z nami zostać. Paszł won. No i dupa. Dobra, słuchajcie, w tym dniu gdzie tu się robiło pauza? Może tak. W tym dniu trzecim sobie zrobimy małą pipi pauzę. Siema, siostra. Hello, Magda. Także będziemy się widzieć za momencik. Mam dla ciebie kebab. Taki szybki momencik.